Wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski podsumował w Ełku kampanię wyborczą. Podczas dzisiejszej konferencji Polskiego Stronnictwa Ludowego Podziewski zwrócił uwagę na zaskakująco dobry wynik partii w województwie warmińsko-mazurskim. Jednocześnie zapowiedział ciągłość współpracy z dotychczasowym koalicjantem Platformą Obywatelską. Oddane głosy na listę Polskiego Stronnictwa Ludowego dla w całym województwie to ponad 21 tysięcy głosów. Jest to największe poparcie w Polsce, 37%. Dlatego też będziemy tworzyli koalicję PSL-u z Platformą Obywatelską. Proporcje nam się tylko zmieniły, ale nie zmieniła się struktura. Wojewoda zwrócił także uwagę na wysokie poparcie, które Partia Ludowców uzyskała w powiecie ełckim. Chciałbym przede wszystkim podziękować za wybory w powiecie ełckim i w okręgu numer 4 do samorządu województwa, gdzie po raz pierwszy chyba, ale i na pewno w historii, Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało ponad 5 tysięcy głosów poparcia. To jest bardzo duże poparcie, jeśli chodzi o sam powiat ełcki. Z tego też tytułu uzyskaliśmy dwa mandaty do sejmiku samorządowego. Wizyta wojewody miała związek z udzieleniem poparcia Antoniemu Polkowskiemu, który w najbliższą niedzielę w wyborach będzie walczył o kolejną kadencję na stanowisku wójta gminy Ełk. Jego kontrkandydatem jest Tomasz Osewski.